Pierwsze wodociągi i kanalizacja zostały wybudowane w Markach na początku lat 80. Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ulicy Mieszka I i ulicy Okulnej zostały zasilone w wodę z ujęć stanowiących własność fabryki okładzin ciernych Fomar. Ścieki z osiedla były kierowane do przepompowni zlokalizowanej na terenie przedsiębiorstwa, a następnie przepompowywane do kanalizacji warszawskiej i dalej do oczyszczalni ścieków Czajka. Fatalna jakość wody, która miała kolosalny wpływ na zdrowie markowian, wymusiła potrzebę zapewnienia zdrowego i czystego produktu dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Nazywam się Kajetan Paweł Specjalski. Jestem inżynierem, który dostał zadanie w 1999 roku utworzenia spółki Wodociąg Marecki. Spółki, która ma od początku realizować zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Marki, jak również odbioru ścieków sanitarnych. Zaczynaliśmy od krótkich odcinków sieci w zakresie kilku kilometrów, a dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy 20 lat istnienia, tej sieci wodociągowej jest ponad 140 kilometrów. A jeżeli chodzi o kanalizację, to też kanalizacja sanitarna liczyła kilka kilometrów, a dzisiaj jej całkowita długość to ponad 200 kilometrów. I tu mamy wielką satysfakcję jako pracownicy spółki, jako spółka, która zrealizowała to zadanie z udziałem środków unijnych. Oprócz ścieków sanitarnych, oprócz wody do picia, trzeba w Markach zająć się wodami opadowymi roztopowymi. To też bardzo ważny element rozwoju miasta. Mamy takie ambicje, żeby tematy takie podjąć, łącznie z rozszerzeniem na bardzo współczesne, światowe rozwiązania, jak chociażby Green and Blue City, co jest dzisiaj modnym elementem w skali światowej. Pierwszy burmistrz Marek, pan Włodzimierz Szurmak, zlecił opracowanie koncepcji zwodociągowania miasta. Zdecydowano wówczas o lokalizacji ujęć wody oraz technologii jej uzdatniania. Opracowanie projektu budowlanego zlecił już kolejny burmistrz Marek, pan Robert Tankiewicz. A budowa stacji uzdatniania wody była realizowana pod kierunkiem kolejnego burmistrza, pana Janusza Werczyńskiego. Kiedy dzisiaj myślę o początkach tej ogromnej inwestycji, to przychodzi mi do głowy tylko jedna myśl. Wymagała decyzja o tej budowie wielkiej odwagi i ogromnej determinacji. To było przedsięwzięcie, które wedle ówczesnych ocen przekraczało możliwości miasta i życie zweryfikowało ten pogląd, ponieważ bardzo często brakowało nam po prostu środków na to, aby na bieżąco realizować wszystkie płatności, ale koniec okazał się szczęśliwy i dzisiaj te trudne czasy są wspominane już tylko z łezką w oku. Nie jeden raz brakowało środków na bieżące regulowanie należności wobec wykonawców, ale koniec okazał się niezwykle szczęśliwy i okazał się początkiem wielkiej historii Wodociągu Mareckiego. Wielką rolę w procesie budowy odegrał ówczesny kierownik referatu inwestycji Urzędu Miasta Marki, pan Paweł Pacynko. Rozruch technologiczny stacji został przeprowadzony w 1998 roku. W tym samym czasie wybudowano pierwsze odcinki sieci wodociągowej. W ten sposób rozpoczęła się wielka historia dynamicznie rozwijającej się spółki Wodociąg Marecki, której nazwę wymyślił pan Paweł Krzysztof Wnuk, ówczesny zastępca burmistrza. Wodociąg Marecki, spółka z o.o., został powołany przez gminę Miasto Marki aktem notarialnym w dniu 4 września 1998 roku. W porozumieniu z Fomar Energetyka S.A. eksploatatorem istniejącej sieci wodociągowej od dnia 15 lutego 1999 roku spółka rozpoczęła zawieranie umów na dostawę wody, pozyskując jednocześnie nowych odbiorców. Uchwałą Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki przyjęto do realizacji inwestycje, wskazując jednocześnie Wodociąg Marecki spółka z o.o. jako wnioskodawcę i beneficjenta końcowego. 19 lipca 2006 roku zatwierdzono wybór docelowego systemu kanalizacji sanitarnej i skierowanie ścieków do warszawskiego układu kanalizacji z oczyszczalnią ścieków Czajka. Z uwagi na rozbudowę systemu wprowadzono podział na 3 etapy realizacji. 2 zrealizowane w latach 2008-2015, a trzeci w trakcie realizacji. Układ kanalizacyjny, który jest w Markach,
powstał w wyniku długiej analizy techniczno-ekonomicznej ze wskazaniem najwłaściwszego rozwiązania i Marki są właściwie jednym z niewielu miast w Polsce, które mają mieszany system kanalizacyjny. Jest tu tradycyjna kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna, jest kanalizacja ciśnieniowa, jest kanalizacja podciśnieniowa. Takie rozwiązanie wynikało z ukształtowania wysokościowego marek i można powiedzieć, że jest to rozwiązanie optymalne. Inwestorem i beneficjentem środków Unii Europejskiej jest Wodociąg Marecki. Realizacja projektu spowodowała wzrost długości kanalizacji sanitarnej z około 10 km do 200 km. Ogromny kapitał, który musieliśmy przeznaczyć na ten cel, czyli prawie 190 milionów, przy naszych obrotach rzędu 5 milionów na początku chwili startu nie pozwalał na swobodne finansowanie i na utrzymanie płynności finansowej. Zatem pozyskaliśmy z zewnętrznych źródeł finansowania 107 milionów dotacji unijnej, 27 milionów pożyczki preferencyjnej, 25 milionów obligacji, co jest naszym ostatnim wydarzeniem firmowym. Głównym naszym polem operacyjnym była budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale w tej chwili budujemy dwa obiekty punktowe, czyli stację uzdatniania wód na północy miasta Słup 2 i nową stację obsługi samochodu specjalnego z zapleczem dla działu eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i może w przyszłości kanalizacji deszczowej. W 2018 roku wytworzono 1 708 000 sześciennych ścieków, z czego odprowadzono 1 540 000 metrów sześciennych. Koszt budowy systemu kanalizacji sanitarnej wyniósł, bez podatku VAT, 120 900 000 złotych w etapie pierwszym. W tym dofinansowanie Unii Europejskiej około 63,3%, 23 600 000 złotych w etapie drugim, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej około 45,8%. W ramach projektu etap pierwszy i drugi podłączono łącznie do systemu 23 206 osób. Liczba korzystająca z systemu szacowana na koniec 2018 roku wynosi 34 263 osoby. Na rzecz mieszkańców miasta Marki wykonaliśmy pierwsze podłączenia do wodociągów. Od 2002 roku zaczęliśmy pełnić funkcję pogotowia wodociągowego na rzecz wodociągu mareckiego, jak również eksploatowaliśmy do pewnego czasu sieć. Współpraca z wodociągiem mareckim jest niesamowicie merytoryczna, na najwyższym poziomie, zarówno pod względem technicznym, jak i współpracy merytorycznej. Kapitał zakładowy spółki Wodociąg Marecki od końca 2013 roku do chwili obecnej wynosi 67 243 000 złotych. Na potrzeby uzyskania efektu ekologicznego realizacji pierwszego i drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Markach w latach 2012-2016 został zrealizowany program ponad 4,5 tysiąca podłączeń współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czym umożliwiono korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej prawie 23 tysiącom mieszkańców miasta Marki. Pozwoliło to na pokrycie kanalizacją niemal 70% obszaru miasta i osiągnięcia stopnia skanalizowania ludności w ponad 82%. Z racji dynamicznego rozwoju miasta konieczna stała się dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego. Głównym celem Wodociągu Mareckiego jest dostawa wody dla miasta. Wodociąg Marecki doskonale wywiązuje się z tego zadania, nadąża za rozwojem miasta, a nawet działa z wyprzedzeniem. Już w kwietniu 2016 roku przystąpiono do przygotowania wniosku aplikacyjnego o kolejną dotację ze środków europejskich na budowę uzupełniających system 14,5 km sieci kanalizacyjnej. Jednym z głównych zadań pionu technicznego jest w ramach Biura Obsługi Klienta, obsługa klientów w zakresie podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonywanie inwestycji ze środków własnych, organizacja przetargów i zakupów. Ważnym aspektem pracy pionu technicznego są standardy techniczne. Znaczy jest to temat związany z wykonywaniem instalacji, przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i jakości wykonania tych przyłączy. Zakresem rzeczowym wniosku objęto również stworzenie scentralizowanego systemu monitoringu, budowę nowej stacji uzdatniania wody, stworzenie zaplecza technicznego działu eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz ze
stacją obsługi samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji. Od początku istnienia Wodociągi Maleckie kierują się wysokim standardem świadczonych usług w zakresie uzdatniania wody, jak i odbioru ścieków sanitarnych. Pion eksploatacji zajmuje się ujmowaniem wody, eksploatacją stacji uzdatniania wody, eksploatacją sieci kanalizacyjnej i gospodarką wodomierzową. W obszarze kanalizacji eksploatujemy zbudowaną sieć kanalizacyjną z pompowniami łącznie. Z końcem lutego 2017 roku złożono aplikację wnioskując o dofinansowanie projektu o szacowanej wartości około 38 milionów złotych netto, dotacją w wysokości prawie 24 milionów złotych, co stanowi około 63% kosztów całkowitych. W Markach jesteśmy przyzwyczajeni od dawna do robienia inwestycji. Zazwyczaj to są inwestycje liniowe, czyli sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ale trzeba też budować obiekty. Takim obiektem, który jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, jest SUW 2, czyli stacja uzdatniania wody numer 2. Mamy najnowsze technologie dopasowane do tego, jakie są dzisiaj potrzeby społeczne, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Stacja ta ma wydajność podobną jak poprzednia, czyli około 300 metrów sześciennych na godzinę, przy czym tutaj realizujemy ją w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest właśnie 150 metrów sześciennych na godzinę, a kiedy już potrzeby wykorzystamy, to będzie można łatwo uzupełnić niektóre urządzenia technologiczne, żeby osiągnąć ten poziom maksymalny 300 metrów sześciennych na godzinę. To nam zapewnia w perspektywie najbliższych 20 lat zaopatrzenie w wodę w Markach za załatwione. Równolegle z realizacją dużego projektu budowy kanalizacji oddany do użytku został budynek techniczno-socjalny dla potrzeb ekipy eksploatacyjnej. 1 sierpnia 2017 roku oddano do użytku budynek biurowy, który wyraźnie poprawił standardy obsługi naszych klientów, a także zapewnił odpowiednie warunki pracy dla załogi techniczno-ekonomicznej i zarządu. Długość sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wyniosła blisko 142 km oraz 202 km. Kanalizacji, w tym 129 km grawitacyjnej. Na podstawie analizy zawartych umów woda miejska dostarczana jest do prawie 12 tysięcy gospodarstw domowych. W momencie utworzenia spółki jej majątek liczył niespełna 76 tysięcy złotych. Na obecną chwilę majątek spółki wzrósł aż do 200 milionów złotych. Przychody spółki wynoszą obecnie 21 milionów złotych i wzrosły pięciokrotnie w przeciągu ostatnich 5 lat. Na obecną chwilę obsługujemy prawie 10 tysięcy klientów i miesięcznie wystawiamy prawie 9 tysięcy faktur. Wodociąg Marecki spółka z o.o. od 2011 roku prowadzi działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony zasobów wodnych, by zwiększyć ich skalę, wartość oraz atrakcyjność. W latach 2019-2022 spółka zamierza wybudować Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem działalności centrum będzie szeroko pojęta edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 20 lat Wodociągu Mareckiego to jest 20 lat rozwoju tej instytucji na terenie naszego miasta. Miasta, które też się bardzo szybko i dynamicznie rozwija. I nie wyobrażam sobie, żeby w tak dużym mieście, w tak dużej aglomeracji, która z roku na rok się powiększa, nie działała taka spółka, która oprócz tego, że dostarcza na co dzień mieszkańcom pyszną, zdrową wodę, na co dzień odbiera ścieki, to realizuje wiele innych zadań, które wpływają na życie w naszym mieście. Wspomnę tutaj chociażby o zadaniach edukacyjnych, wspomnę tutaj o włączaniu się Wodociągu Mareckiego, wiele różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych i rekreacyjnych, które są wspaniałym miejscem do promowania i mówienia o tej części ekologicznej naszego miasta. Na koniec 2018 roku Wodociąg Marecki zatrudniał 69 pracowników, w tym 54 osoby na pełnych etatach. Wodociąg Marecki, żeby zrealizować takie zadania, musiał bazować na odpowiednim zespole ludzkim. Przez lata kompletowaliśmy ten zespół. Byli to najlepsi wyciągnięci z rynku fachowcy, którzy potrafili poruszać się w obszarze inwestycji, którzy potrafili poruszać się w obszarze pozyskiwania środków unijnych. Kolejne zadanie dla spółki na najbliższe lata to przejęcie od miasta marki kanalizacji deszczowej, poprawa jej eksploatacji i poprowadzenie w kierunku nowoczesnych rozwiązań monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że kolejne lata i zadania stawiane przed Wodociągiem Mareckim
pokażą, że możemy jeszcze więcej, czego nam wszystkim życzę.